ulubionych zwierzątek. Chodzi oczywiście o fanów muzyki heavy metal. Dziś coś, co powali was z nóg. Najlepsza eksportowa polska kapela Vader. W imieniu Vadera przemówi Peter. Po trasie krajowej z Proletariat Sweetnoise, która miała miejsce w początku tego roku, w zasadzie parę miesięcy na początku roku spędziliśmy na jakichś takich pojedynczych koncertach w naszym kraju czy poza granicami. Natomiast dość istotną sprawą była duża trasa europejska u boku zespołów Cannibal Corpse Immolation. To są amerykańskie grupy, pierwszoliniowe czy pierwszoligowe. Dobrze promowana trasa, która przyciągnęła wielu zwolenników, słuchaczy, maniaków tego rodzaju muzyki. Głównie graliśmy w miejscach do tej pory nieuczęszczanych przez zespół Vader, między innymi Hiszpania, Portugalia, Włochy czy południowa Francja. Ciekawym było to, że w tamtych rejonach właśnie nieodkrytych jeszcze przez nas zespół, jeżeli chodzi o granie live, przyjęcie było fenomenalne. Natomiast w miastach, gdzie już wszyscy wiedzieli, czego się można po nas spodziewać, przyjęcie było bardzo dobre, bardzo dobre. Ja pamiętam koncert w Wiedniu, gdzie ponad 1000 publiczność, po prostu musiała nas puścić ze sceny, chociaż byliśmy zespołem supportującym. Dzięki tej trasie również w przyszłym roku pojedziemy, to będzie najprawdopodobniej latem, będzie to już promocja nowego krążka, do Stanów Zjednoczonych również właśnie z grupą Cannibal Corpse Immolation. Druga najważniejsza sprawa to nagranie nowej płyty. Płytę realizowaliśmy w Olsztynie latem tego roku. Jest to troszeczkę inna płyta, zawierająca wyłącznie covery. Chcieliśmy jakiś złożyć niejako hołd tym wszystkim grupom, które inspirowały nas jako zespół grający brutalną muzykę, jak również w ogóle początki tej muzyki, początki muzyki death, black, thrash metalowej. Chcieliśmy przypomnieć zespoły, które bądź już nie istnieją, bądź grają zupełnie inną muzykę. Stąd też na tej składance coverów zatytułowanej Future of the Past znalazły się takie utwory, jak utwory takich wykonawców jak Celtic Frost, Creator, Sodom, Terrorizer, Slayer. Dwoma wyjątkami na tej płycie są covery grupy Depeche Mode i grupy Anti Novelty. Depeche Mode wcześniej wydany był jako dodatkowy kawałek na promocyjnej epce do płyty De Profundis, czyli drugiej płyty wydanej w zeszłym roku. Nie znalazł się w wersji kasetowej, a ponieważ ten materiał, jako że to był rozek promocyjny, był niedostępny, wielu ludzi o to pytało. W ogóle utwór, mimo swej zupełnej odrębności, stylistycznej nawet od tego, co gramy, był bardzo dobrze przyjęty przez rzesze i naszych fanów, i ludzi, którzy zupełnie nie mieli pojęcia, a wręcz bali się muzyki Vader. W tym roku czeka nas dwutygodniowa trasa, pierwsza trasa jako headliner europejska. Potem druga część trasy, styczeń-luty, również w Europie. No i jak wspominałem, Stany Zjednoczone latem w przyszłym roku. Z rządu piątkowego.